Dzień dobry, moi drodzy, mili, kochani. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Hogwarts Legacy. A dlaczego? Dlatego, że bardzo lubię Harry'ego Pottera. I może to z końmi nie jest związane, ale są tutaj zwierzęta, więc tak trochę można to podciągnąć pod kąty dzieckie. Przepraszam, ale chciałam po prostu spróbować wam nagrać tą grę. Myślę, że wam się spodoba. Jak wam się oczywiście spodoba na tyle, że będę chciała wam nagrać jeszcze więcej odcinków, moglibyśmy zrobić taką serię, no to zostawcie łapkę w górę, to będę wiedzieć, że wam się bardzo podoba ta gra i będziemy nagrywać więcej. I co my przy państwa tutaj mamy? Generalnie to ja już mam, który ja mam level? Czekajcie, zaraz wam powiem. 13. Już sobie tutaj tą grę przeszłam trochę, już wiem jak grać, co i jak, ale chciałam wam nagrać ze względu tego, że teraz będę miała naukę ze zwierzętami, w sensie rozmawiać ze zwierzętami. Jestem Hufflepuff, bo tak akurat najbardziej do mnie pasuje chyba ten dom, dlatego go wybrałam sama. I będziemy dzisiaj rozmawiać ze zwierzętami. Może będziemy wsiadać na Gryfona w końcu. I ciekawa jestem, czy jest tutaj na przykład jednorożec, nie? Bo to też jest mega. Na miotle to po prostu się lata zarąbiście. Jak nie graliście jeszcze w tą grę, no to polecam serdecznie. Zobaczcie w ogóle na ten Hogwarts. Niesamowite. Dobra, gdzie my mamy lecieć? Poczekajcie, bo teraz tak włączamy sobie mapkę i dajemy sobie na Hogwarts. W ogóle, zobaczcie jaka ta mapa jest wielka, nie? Tu jesteśmy my, tu jest Hogwarts. Zobaczcie, tutaj zakazany las, Dolina Hogsmeade, tutaj Dolina Hogwartu, tutaj, tu jeszcze na dół schodzi. To jeszcze w ogóle nie mam tego odkrytego. I ja myślę, że ta gra to jest nieskończoność, bo będę grać w nią. Dobra, wracamy do mapy Hogwartu i musimy tutaj właśnie zajęcia o zwierzętach, tutaj przyjść, śledź misję przez profesor Hoffman. Dobra. To lecimy na te zajęcia, nie? Nie wiem, czy nie szybciej byłoby się przenieść, ale dobra, lecimy miotą. W końcu ją kupiłam, to trzeba korzystać, bo na początku gry musicie wszystko z buta lecieć, naprawdę. To jest tu na zewnątrz, dobra, okej. Chowamy. No i co, i że tutaj? Ale w sensie, że jest dzień przecież. No dobra. W nocy będę miała zajęcia o zwierzętach? Nie. Chyba rankiem, no dobra, albo wieczorem. Misja, rozpocznij. Ale że na zewnątrz tutaj? No to ciekawe, trochę tak do Hagrida ta chatka podobna, ale chatka Hagrida w ogóle jest. Oczywiście tutaj nie ma jakby fabuły związanej z filmem Harry Potter, tylko tworzycie własną historię i to jest niesamowite. A co to jest? Okej. Wszystkie są niebezpieczne. Okej, dobra. Co jest grane? A co to za puszek tam jest? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Dobra, chodzi o mnie. Hello, I'm Poppy. Poppy Sweeting. O, Poppy Sweeting, dobra. Ojejku, jaki słodki. Język pufka bywa piekielnie, coś tam zdziwiłam do końca. O, Geralt, siema. Siema, Geralt. Muszę uważać na jego język. Naciśnij te, następnie wybierz szczotkę dla zwierząt. Dobra. No ale w sensie, że co? Czy muszę sobie po prostu, damy to na jedynkę. Proszę cię bardzo. O jejciu. That's lovely. I'm sure he feels much better. Jaki słodziak. Would you mind giving him some beast feed? Ten karmę dla zwierząt?
kurde, to ja zamiast tutaj tych magicznych rzeczy, to będę miała karmę i szczotkę i potem jak będę walczyć, zapomnę zmienić. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. O, to miło. W ogóle jak ja się nazywam Bevy Senderak, ja nawet nie pytajcie. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens. Czyli na razie po prostu uczymy się o zwierzętach, a nie że na nich latamy. Dobra, dawać mi tutaj może jakieś konie podobne. Why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? Kuchary w naszej zagrodzie, dobrze. The Neasels are over here. Co to za nazwy? O kurcze, ładne kotki. Takie rysie, rysio kotolwy. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Okej. Stupid thing. Co on kmini, typ? Czemu on mu tam... Tus peculiar poppy. Worried about a worthless little rodent. Okej, a ja nie stałam obok niego? Her name is Persephone. That's really not funny. O, dobrze odbiłam. No to nie jest śmieszne. Let's go. Dobrze, to mi się podoba, no też też bym tak powiedziała. O jajku. No jakie słodziaki tutaj są, no. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Dobra, thank you for your help. Let's carry on. Ja też was kocham, proszę mnie nie atakować. I teraz tak, co mam zrobić? Jeden. Proszę bardzo. Czeszemy. A to tamtego czeszę, to tego nakarmię. Proszę. Latające żarcie. Co tam? Dobra, jak wszystkim, to wszystkim. Proszę bardzo i proszę. Pięknie. I tu jeszcze tego muszę wyczesać. Którego jeszcze tego? Dobrze. No i świetnie. Profesor Hoffman. A tutaj co mamy? A, tu mamy te puszki. Puszki. Dobra. Tu mamy w ogóle nie wiadomo co to jest. Co jest grane? A to te, co znikają. Dobra, rozmawiamy z profesor Hoffman. Hello, professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beast's lesson? To już tak szybko? To się boję tych zwierząt, no nie, no było świetnie, ale tak szybko, no kurde, myślałam, że to jakaś... It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Będzie trwało. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Yes, Professor. They're nearly as bad as the savagers in stumbling over dead beasts. Surely the poachers can be brought to justice by... An optimist... Jak są w zagrodzie, no to jak posadnicy mają ich zabić? ...designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, dobra. I also encourage you to study as many beasts as you... A czy my po prostu mamy się zapoznawać ze zwierzętami i czekać list. No list, dobra, Poppy. Coś Poppy ode mnie chce. Did you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something. Dajcie znać w komentarzu, czy wyglądam tak jak wyglądam na żywo, bo staram się jakby nie odwzorować, ale jakoś nie wiem, czy to mi wyszło. Ten głos jest na pewno inny. O, kogoś z lasu chciała przedstawić. Dobra. Przyjmij ciekawie. A, no to jednak się nie kończy. Dobra.
To co, idziemy do kogoś z lasu, czy jak? Czy on tutaj... I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Dobra. Really? Well, thank you, I think. Polecimy do lasu w takim razie. Pleasant surprise. Którego lasu? Tego, czy tam wyżej, czy do zakazanego lasu? Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, no bardzo fajna pogoda. It really is much better if I just show you. Okej, mam się bać. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Dobra, czyli to dla niej jest las? No dobrze. No dobra, dobra, nie mam pytań. Stand back. No i co, dawajcie mi Gryfona, no. I co, leci, leci. Yes, mamy. Cudownie, normalnie konio orzeł, nie? Please meet Highwing. Wzniosło skrzydło. Dobra. Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy. No trzeba się ukłonić, no. Ale czy ja się ukłonię? Nie ma to jak. Dobra, to po prostu jest tak zrobione, okej. O, dobra, czy jednak mam się ukłonić myszką? No jest, mamy zaufanie. To co, teraz wsiadamy jak Harry Potter i lecimy? No nie, to jest najlepsza scena generalnie. A, kurde, jeszcze niestety mogę wyczesać i nakarmić tylko. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Proszę. Karmę latającą dla ciebie. Wzniosło skrzydła. Dobrze, tak to nazwali. O, panie, spokojnie mnie to. Nie, a ja chciałam nad ciebie polecieć na tobie, no. So, what did you think of Highwing? Była chyba jest niebezpieczna. Co to są za odpowiedzi, naprawdę ty? Była wspaniała. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff? Okay. I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing? It's a longer story. But I rescued her from poachers a few years. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area. Professor Howen mentioned the poachers as well. She seemed to imply... I don't often agree with Professor Howen, but the poachers' influence is growing. I see... Czyli pewnie jakaś będzie misja, że będziemy musieli tak hipogryfy uratować od usomników na bank. Dobra. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. Dobra. Dobrze było się temu przyjrzeć, lepiej nie. Być odpowiedzialnym czy nie? Czy być szalonym? No jestem szalona, więc... I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I should be going, but... No dobra, to Nara. Zajęcia o zwierzętach, pięknie. No i co teraz mamy robić? No świetnie, poczekajcie. Tu mamy kolejne zadanie fabularne i ono jest zablokowane. Dlaczego? Osiągnij poziom 14. I będziemy się uczyć zaklęcia Alohomora. No proszę, do otwierania drzwi. 14, ale jak mam ten 14 poziom osiągnąć? Czy mapa świata? Czy mamy coś tutaj do zrobienia? Nie wiem, że jakieś listy dostałam na pewno. Escape. Gdzie są listy? No właśnie, Sowia Poczta i... Ile listów? Masakra. No to depulso już mam. Ukończ.
ukończ coś tam ze mną, by nauczyć się Divindo. Profesor Sharp. Ale jak do tego profesora, to nie wiadomo. Tutaj wyzwania, misje, proszę państwa. Podążaj za motylami, zamiatanie konkurencji, wygląd. Dobra, ale gdzie ten profesor Sharp ma być? Nie, tu są ukończone. Dobra, brak wstępni. Misji, relacji. O, no i ja idę do tego profesora Sharpa. Nie będzie. Tylko zawsze nie wiem, gdzie ten profesor Sharp, masakra. Na par gazowy? No nie, no i przepisy znajdę w eliksirach, wypinasz. No to lecimy na miotle w takim razie. A co to jest? Sok z pijawek. Dobra, może się przydać, nie wiadomo. Powiem wam, że to jest trochę lekki wyczyn latać na tej miotle. Naprawdę. W którą to stronę? Nie, w tą było, dobra. Ale jak się nauczycie, to potem jest już łatwo, nie? Ale totalne inne sterowanie od wszystkich. Ja zawsze, wiecie, gram w gry końskie, jakieś samochodowe, autach i ogólnie takie, że dziś się steruje, no wiecie, tak normalnie. A tutaj to musicie góra, dół. Jeszcze shift. To jest trochę skomplikowane, żeby wam podpowiedzieć. Ale no, jest ciężko generalnie. To jakieś w ogóle... Kamienie są na dole. Co to za muzyka? A po prostu taka muzyka. Najlepsze jest to, że ja w ogóle nie kojarzę tego domu tutaj na dole, nie? Czy może Hogwarts był taki? Dobra, bo tutaj to już nie można w ogóle lecieć, więc robimy takie coś, że B. Teraz na piechotę lecimy. Co tam było? Hogsmeade, here I come. Nadchodzę. O, jest, mamy. Kurde, to nie te. Czekajcie, bo muszę zmienić. Dobra, mamy. Latające strony. Jest, jak się ścięło, widzieliście to? O co chodzi? Dobra, nieważne. Do Pepina muszę dojść. Gdzie to było? Chyba tu. A, no to jutro, to ja już tu jestem, lol. Do tego to się nie spodziewałam, nie? Albo i nie jestem. Jak jestem, jak mi nie ma? Co jest grane? What? Aha, bo jestem w tej uliczce. Dobra, muszę wyjść i tu obok. No. Tutaj. Dobry, witam. O, było... Rebelio. Pięknie. Ja no powiem wam szczerze, że to jest tak super gra, bo to jest inna od innych gier. Tutaj jesteście w świecie magii, to jest tak fascynujące w ogóle, widzicie, ta łyżka się sama miesza. Mega odwzorowany świat Harry'ego Pottera. Naprawdę. Pippin, dobra, Pippin, dzień dobry. Potrzebuje pan pomocy przy... Nie, handel. Co ja miałam kupić? A, obawiam się, że muszę wyjść, bo nie wiem, co ja miałam kupić. Nie, napar gazu. Ile? O, w mordę jeżdża. Ten 500, ten gazowy.
Ile? 1000? No nie. Chyba musiała wydać. Poczekajcie, coś jeszcze raz. I hope to see you again. Co ja mam kupić? Eliksir niewidzialności. Napar gazowy. Czekajcie, jakbym chciała sama zrobić przepis. Nanas, pijawek. Maxima, Edurus. O, mandragora, niewidzialności. Aha, czyli najpierw trzeba kupić. Żeby dopiero potem go... Czyli tak, jak to ma być? Gazowy i niewidzialności. Dobra, panie, dawaj mnie to, zobaczymy, coś sprzedamy. Gazowy i niewidzialności. Czyli tak, tu mamy gazowy... niewidzialności, czyli ten i ten. 1500 potrzebujemy. Dobra, coś posprzedajemy. W sumie ja tych ubrań to i tak nie noszę. Chociaż czasem warto obrona 18, serio, jak masz okulary, patrzeć faktycznie, czy to jest brak atrybutu. Nie no, tych szat to ja nie podziękuję. 200. To nie, bo tu pewnie jakieś okulary znowu są, no. Dobra, ile ta ja miałam? No nie, no nie starczy mi, jak to wszystko sprzedam. Czekajcie. Dobra. Spankrutuję, ale niech będzie. Eliksir gazowy. Kup. I eliksir niewidzialności. No super, uskubałeś mnie. No, nawet mnie nie denerwuj. Hop, co mnie oskubał po prostu. Dobra. Zdobądź i wypróbuj eliksir niewidzialności. Eliksir niewidzialności, gdzie on jest? Tu. No to uwaga, próbujemy. Dobra. A to już? Ale wiecie co, ja tyle wydałam pieniędzy na takie coś? Przeciwko kilku wrogom, a ja może nie mam wrogów i co teraz? Dobra, czekaj, Zeny. Przecież szybko stąd wyjść, żeby móc latać po prostu, dlatego ja tak ogarnę. Dobra, i teraz szukamy wrogów. Ja w tą grę wczoraj grałam z ręką na sercu z 4 godziny, nie? Non-stop. Non-stop nawalałam w tą grę jeszcze wcześniej, na początku jak ją kupiłam, to nie wiem, was 7 godzin. I tak mnie to wciągnęło, tu jest tyle zadań, co nawet nie wybracie. Dobra, tutaj nie wiem, czy przeciwko tym wrogom mogę tutaj... O kurde, nie pająki. Dobra, może... Czekajcie, bo ja zapomniałam. Napar gazowy, właśnie. Teraz muszę ten napar gazowy, uwaga. Co to było? Dobra, niepotrzebnie się tu pakowałam na te pająki, nie? Oj, i to bardzo niepotrzebnie. Dobra, poszły. W ogóle co jest? Czemu to się piorunami strzela? What? No co tu się ogarnęło? Przykro mi pająki, ale musiałam na kimś użyć tego naparu gazowego. Dobra, lecimy z powrotem do profesora Sharpa. Jaka muzyczka?
ogóle to zadanie, co robiłam, to nie jest takie główne, tylko poboczne, no ale też przez to zwiększa się level, nie? Jakby ktoś pytał, tak, można po Hogwarcie latać normalnie tą miotłą. W środku nie wiem, bo chyba nie, nie wiem, nie próbowałam w środku, ale ogólnie tak na dach czy co, to normalnie. Okej, dobra, bo tutaj jest ten szarp, tak? Czy gdzie? Dobra. Na dole Zenek jest, tak? A można się tu przedostać? Chyba nie, no to muszę wejść do środka. Nie, czyli w środku jednak nie można latać, bo już mi pisze ten taki przekreślony ptaszek, to znaczy, że nie można w tych miejscach po prostu wyciągać miotły. O, dzień dobry, dzień dobry. Have you finished your assignments? Mm-hmm. This is hardly the place. I finished the tasks, Professor. Well, well. Well, I trust well. You are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Well, well. Dobra. Wszystko poszło wyśmienicie, yes, no. Of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... Dobra, no jestem przygotowana, dawaj mi to zaklęcie nowe, no. Potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Defindo. Wand at the ready. Defindo, dobra, no. Focus. Defindo can be dangerous if you're not paying attention. Spacja, spacja, F, dobra, spacja, spacja, F, F, myszka, dobra. Defindo. I co to robi? Przedziela przedmioty na pół, tak? Hmm. Very good. It seems you have a grasp on Defindo. I would encourage you once again to practice here in the club. Dobrze, gdzie jest Defindo? Tutaj. Przecina obiekty i przeciwników z daleka, zająć przy tym obrazem. O, tego to mnie potrzebowało. Żeby głowy urywać. Dobra, te smaczki to sobie po prostu zamieńmy. Nie będziesz tak. Co? Jak to miało być? Dawaj. Będzie, będzie. No i jeszcze do 14 trochę brakuje. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Okej, dzięki. No patrzcie. Poszedł. Game over. No patrzcie, niezniszczalny. Dobrze wyjdzie, że nie przestaje ćwiczyć. Fajnie, dziękuję. Dobra, gdzie ja schodzę? Do jakichś lochów? A nie wiem, skrzynia. Okej. Okay. O kurde, ja już tyle nagrywam. Zamek. No, będziemy musieli się Alohomora nauczyć, ale to jeszcze. Tylko 14 level bije. Także, proszę Państwa, to w takim razie będę musiała się z Wami pożegnać w dzisiejszym odcinku, żeby nie przedłużać. Dziękuję, że oglądaliście. I do następnego. Pamiętajcie o łapce w górę. Nie wiem, ile Wam dam. 500 łap w górę? Nie będzie 500 łap w górę i ja wiem, że wam się bardzo podoba Harry Potter gra, mimo tego, że nie jest związana z jeździectwem, to... Ooo, fajne. To i tak dla was ją nagram, jeśli będziecie chcieli. No i do następnego, pa pa!